Związek Banków Polskich nie rekomenduje bankom składania pozwów o waloryzację kapitału w sprawach frankowych. Prezes związku podkreśla, że banki będą indywidualnie podejmować decyzje w tych sprawach. To może świadczyć o braku pewności, czy pozwy o waloryzację w ogóle mają sens i czy nie są skazane na sądową zagładę. Zwłaszcza gdy frankowicza broni doświadczona i zaprawiona w bojach z bankami kancelaria prawna. Związek Banków Polskich zdaje sobie sprawę z tego, że spraw o waloryzację jest kilkanaście, może kilkadziesiąt w różnych konfiguracjach. Prawdopodobnie czeka też na kierunek orzecznictwa w tych sprawach. Wie też, że trzy wyroki, zwłaszcza w pierwszej instancji, niczego nie przesądzają. Warto więc poczekać na orzeczenie TSUE. A póki co, jeśli masz kredyt we franku szwajcarskim lub w innej walucie, nie trać czasu, unieważnij umowę.